Kochani, przez jakiś czas zastanawiałam się, jak Wam wytłumaczyć w najprostszy sposób, co to jest dopełnienie i okolicznik. No, możemy powiedzieć, że to są części zdania. Jeżeli ktoś już na ten temat ma jakieś informacje, to na pewno by tak w pierwszej kolejności powiedział. Ale część zdania to również przydawka, o której ostatnio wspominałam. To w takim razie, czym się różni dopełnienie od okolicznika? Na ostatnich zajęciach miałam przedmioty. Prawda? I do tych przedmiotów dawaliśmy określenia dodatkowe. Takim sposobem tworzyliśmy przydawki. A teraz już nie potrzebujemy żadnych przedmiotów, ponieważ dopełnienie i okolicznik z przedmiotami ma mało do czynienia. Dopełnienie i okolicznik łączy się z czynnościami. To w takim razie spróbujmy dookreślić elementy związane z czynnościami. Na przykład, co teraz robię? Macham. Macham jak? Szybko. Macham do kogo? Do ciebie. Co można jeszcze robić? Można uśmiechać się. Uśmiecham się. Jak? Mocno. Uśmiecham się. Jak? Szeroko. Ha, 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 ha. Śmieję się. Jak? Głośno. A teraz biegam. Biegam powoli. Biegam w domu. Biegam codziennie. Czyli teraz dodaliśmy określenia związane z jakąś czynnością. No i właśnie dopełnienie i okolicznik łączy się bezpośrednio z czynnością. Czyli mamy już różnicę. Przydawka z przedmiotem, z rzeczownikiem, dopełnienie i okolicznik z czynnością. Czyli dopełnienie i okolicznik oczywiście będą w grupie orzeczenia, tak? I tam powinniśmy ich szukać. Spróbujmy to zrobić w takim razie w formie wykresu i rozkładu zdań. To teraz zwróćmy uwagę, jakie określniki dodaliśmy do naszych czynności. Wybierzemy może trochę inne czynności, ponieważ chciałam pokazać jak najwięcej pytań, które mogą nam się pojawić. Mamy czynność mówi. Mówi komu można mówić? Mówi uczniom. Co można mówić? Kawał. Z kim można mówić? Z uczniami. O czym można mówić? O lekcjach. Zwróćcie uwagę, jakie pytania nam się pojawiły w przypadku właśnie tych wyrazów. Czy kojarzycie już skądś te pytania? Kogo, czego, komu, czemu, kogo, co, z kim, z czym, o kim, o czym. Tak, to są pytania przypadków, tak? Czyli w niektórych sytuacjach, kiedy chcemy opisać naszą czynność dokładniej, określić jakieś elementy dotyczące naszej czynności, wykorzystujemy właśnie pytania przypadków. I jeżeli właśnie te pytania wykorzystamy, to znaczy, że wyraz ten jest dopełnieniem. Ale nie tylko takie pytania nam się pojawiają. Mamy też inne. Mówi jak? Wolno. Mówi kiedy? Teraz. Mówi w jakim celu? Dla sławy. Mówi gdzie? W pokoju. Tutaj już mamy inne pytania i to nie są pytania przypadków. To znaczy, że to już nie będzie dopełnienie. Właśnie, jeżeli użyjemy między innymi takich pytań, to oczywiście będzie to okolicznik. Spróbujmy teraz dokonać rozbioru logicznego zdania. Nauczycielka macha ręką szybko do uczniów. Co robi? Macha. Kto macha? Nauczycielka. Czyli podmiotem będzie nauczycielka, a orzeczeniem macha. Co z pozostałymi wyrazami, częściami zdania? Możemy zadać pytanie. Macha czym? Ręką. Macha jak? Szybko. Macha do kogo?
do uczniów. Zastanówmy się teraz, jakie mamy tutaj części zdania. Czy mamy dopełnienia, czy mamy okoliczniki? Pytania przypadków. Gdzie się pojawiają? Pojawiają się przy macha czym ręką, czym? To jest jedno z pytań przypadków. Macha do kogo? Do uczniów. W takim razie w tym zdaniu mamy dwa dopełnienia. Mamy też pytanie jak? Już wiemy, że to pytanie należy do okolicznika. I w taki prosty sposób można przedstawić wykres tego zdania. Przejdźmy do następnego przykładu. Kobieta biega szybko w pokoju wieczorami. Co robi i kto robi? Już mamy dwa pierwsze wyrazy. Kobieta biega. No to teraz jedziemy z resztą. Szybko, szybko, biega, biega. Jak? Szybko. Biega w pokoju. Biega gdzie? W pokoju. Biega wieczorami. Czyli biega kiedy? Wieczorami. Jak nazwiemy te części zdania? Czy są to dopełnienia, czy okoliczniki? Mamy pytania. Gdzie? Jak? Kiedy? Są to pytania przysłówka. Skoro przysłówka, to na pewno nie pytania przypadków. W takim razie wszystkie te części zdania będą okolicznikami. Zbierzmy teraz wszystkie nasze informacje i porównajmy dopełnienie z okolicznikiem. I dopełnienie i okolicznik to części zdania. I dopełnienie i okolicznik określają, dopowiadają informacje dotyczące wykonywanej czynności. Ale już są różnice w pytaniach. Dopełnienie odpowiada na pytania przypadków, oczywiście oprócz mianownika, bo pytania mianownika dotyczą tylko i wyłącznie podmiotu. Czyli prócz mianownika mamy kogo, czego, komu, czemu, kogo, co, z kim, z czym, o kim, o czym. Tak? No a pytania okolicznika? Okolicznik odpowiada na pytanie jak, gdzie, kiedy, czyli te pytania przysłówka, ale inne jeszcze pytania to po co, dlaczego, skąd, dokąd, w jaki sposób, w jakim celu. No i jeszcze jedno, czym może być wyrażone? Dopełnienie może być wyrażone rzeczownikiem lub wyrażeniem przyimkowym. Mieliśmy tam przykład macha czym ręką, czyli rzeczownik. Macha do kogo? Do uczniów, czyli wyrażenie przyimkowe. A okolicznik może być wyrażony przysłówkiem, bo skoro odpowiada na pytania przysłówka, no to przysłówkiem może być wyrażony. Jak? Szybko. Kiedy? Wczoraj. Lub wyrażeniem przyimkowym. Gdzie? W pokoju. Po co? Dla zabawy. Nie napisałam tu jeszcze, że i dopełnienie i okolicznik mogą być wyrażone oczywiście również zaimkiem. Zaimkiem rzeczownym w przypadku dopełnienia lub zaimkiem przysłownym w przypadku okolicznika. Także widzimy te różnice między dopełnieniem i okolicznikiem, ale również te podobieństwa, które są między dopełnieniem i okolicznikiem. Jedna najważniejsza rzecz. Dopełnienie i okolicznik zawsze znajdziemy w grupie orzeczenia. Tak? I stoją bezpośrednio przy orzeczeniu. O tym nie zapominajcie, to wtedy będzie Wam bardzo łatwo znaleźć zarówno dopełnienie, jak i okolicznik.